Widzimy Pawnucka, jak przegląda się w lustrze nad umywalką. Patrząc na swoje odbicie, ma wrażenie, jakby kształt kranu stanowił w pewien sposób przedłużenie jego trąby. Obok lustra możemy zaobserwować część akcesoriów Pawnucka, jak skakanka czy ulubiony ręcznik muchomorki. I teraz przygląda się jakiemuś zdjęciu, które w widoczny sposób wpływa na niego jakoś emocjonalnie. Na zdjęciu widzimy Kalasia w pozie człowieka sukcesu. I tu warto zwrócić uwagę na twarz Kalasia, tryskającą zdrowiem i pogodą ducha, przepiękną, wysportowaną sylwetkę. Pawnusek nieudolnie próbuje naśladować pozę Kalasantego. Nie udaje mu się to z powodu słabej koordynacji ruchowej. Ze wzami obłędem w oczach drze zdjęcie na kawałki. Myśli sobie rzeczy w stylu albo ja, albo on. Nie ma miejsca tutaj dla nas dwóch, dlatego postanawia go zlikwidować. I tutaj widzimy, że bierze siekierę z pianina. Tutaj już mamy widok ulicy. Pawnucek jedzie z siekierą na brodkach, a tutaj mamy tego prosiaka statystę, który oczywiście nie jest ważny. Teraz już widzimy rzędy okien po niemieckiej kamienicy, ale tylko w jednym z nich pali się światło. Widzimy tam jakby zarys takiej szarowej postaci, która trzyma coś niebieskiego. Zaglądam do środka, do Kalasanty, przegląda się w lusterku i też widać, coś mu nie odpowiada, bo płacze. I widzimy, jak Kalaś otwiera szafę i k naszemu zaskoczeniu okazuje się, że ma tam rzędy futrzanych kombinezonów kreowanych na futro Pawnucka. Następnie Kalasanty stoi już przed szafą w kombinezonie i zawiązuje sobie trąbę na twarzy. Słychać dzwonek do drzwi, Kalasanty biegnie w stroju zaoferowany. Też widzimy przekrój domu, po prawej Kalasanty stoi w przedpokoju, cofa się przerażony. Po drugiej stronie mamy klatkę schodową, gdzie Pawnucek zamachuje się siekierą. Na wrotkach oboje są w szoku, przypatrują się sobie zastygli bez ruchu. Nagle całkiem nieoczekiwanie następuje wzruszenie na zasadzie: a więc ty jesteś taki, a ja myślałam, że ty jesteś owaki. Ja ci tak zazdrościłem przez cały czas, a ty też płakałeś. Ładny kombinezon, fajna rura od odkurzacza. Przychodź do mnie siekiera, znaczy, że też nie jestem ci obojętny. Padają sobie w objęcia, płaczą, siąkają, dmuchają sobie trąby.